witamy serdecznie Studio Hodowcy. Tym razem jesteśmy praktycznie na miejscu, bo jesteśmy w oddziale Brzeg. Dokładnie. Łukasz Nowak z tej strony. Na końcu naszego całego reportażu będzie niespodzianka, o której też Łukasz popowiada. Natomiast na wstępie Łukasz, opowiedz coś o swoich wynikach, żeby nasi odbiorcy wiedzieli, z kim rozmawiają i o czym będziemy rozmawiać. Okej, okay. Jeżeli chodzi o rok, witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Nazywam się Łukasz Nowak, lotuję w oddziale Brzeg, okręg Opole. Jeżeli chodzi o wyniki w roku 2022, w lotach głębi starych, to mogę powiedzieć to, co jest wylatane, ale jeżeli chodzi o kategorie i o GMP, o wyniki w okręgu, to będzie w późniejszym czasie, bo to wszystko musi rachmistrz wyliczyć. W lotach głębi dorosłych zająłem 4. miejsce pierwszego przodownika. Było różnie. Byłem na 2. miejscu i spadłem na 4. Ciężko później odrobić, bo konkurencja jest silna i każdy po prostu tutaj chce zostać mistrzem, także konkurencja jest bardzo wyrównana. W lotach głębi rocznych zdobyłem też 4. miejsce, także można powiedzieć na lotach głębi dorosłych 4. i w rocznych 4., jeżeli chodzi o oddział. Łukasz, ile ty lat w ogóle zajmujesz się sprawą sportu gołębiarskiego? No to gołębiami się zajmuję już od dziecka, jeszcze jak mieszkałem na wiosce, to dziadek trzymał gołębie, ale nie lotował tymi gołębiami, tylko tak były te gołąbki przy domie. A jeśli chodzi o hodowlę, to ty przejąłeś od dziadka, nie. Od początku? Sam od początku stawiałem kroki, próbowałem gołębkami po prostu latać, zapisałem się do związku, to w 2002 roku, ale to były takie po prostu pierwsze kroki, po prostu nie było gołębi, nie było wiedzy i po prostu te wyniki, nie było wyników, tylko po prostu człowieka cieszyło, że gołąb przyleciał z lotu. Co jest istotne, to tak, w internecie, na Akademii Rolniczej nie ma materiału naukowego stricte, gdzie mógłby hodowca sobie wziąć i poprowadzić hodowlę. I to jest twoje doświadczenie. I to doświadczenie tutaj pokażemy też gołębnik. I to, co na koniec Łukasz będzie chciał przekazać, coś ciekawego, być może wtedy zaprosi do kontaktu. Natomiast Łukasz, w tej całej swojej karierze, twoje takie najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o gołębie dorosłe i młode? No to te wyniki zaczęły się w roku 2019-18. Jak po prostu poznałem bardzo dobrych hodowców, gdzie potwierdzałem w Skarbimierzu, w Brzeg, wypuszczenie gołębnika Krakus. Oni to są hodowcy, którzy prowadzą wspólny gołębnik Krakus. No i poznałem właśnie ciekawą osobę Waldka Parucha z Leżajska i Andrzeja Grodnego. I po prostu nabyłem od nich gołębie w 17 roku. I gołębie są do dzisiaj te w hodowli oraz od kolegi Rudolfa Warzechy z Ozimka. I tutaj jest po prostu trzon tych gołębi, gdzie po prostu od 17 roku zacząłem lecieć tymi gołąbkami na nowo, rocznymi, młodymi. To zająłem wtedy 10 miejsce, ale w 18 roku zacząłem lotować tymi gołębiami jako rocznymi. To lotowałem nimi po prostu ostrożnie, bo budowałem drużynę, stado. W 18 roku zrobiłem mistrza w lotach gołębi młodych w oddziele, również w 18 roku 28 przodownika w mistrzostwie Polski w GMP. Osiągałem też. Czy można powiedzieć, że to jest twój taki największy chyba sukces? Sukces, tak? 28 przodownik w lotach gołębi młodych w Polsce, nie? Gdzie po prostu nie mówiąc tutaj o okręgu, bo w okręgu zdobyłem na konficenty 3. miejsce w okręgu na młode. To było w roku 18. Później kolejny sezon był bardzo dobry, rok 19, gdzie po prostu zająłem 3. miejsce w oddziele na stare. Na młodych zrobiłem mistrza w 19 roku i zająłem trzecie miejsce, jeżeli chodzi o supermistrzostwo. To jest suma 3 miejsc, tak? I kategorie były do tego wliczane. I jeszcze mogę się tutaj pochwalić, że w 19 roku w lotach gołębi dorosłych w okręgu zdobyłem 3 miejsce w kategorii A w sprincie. O, super. A teraz wiemy, jakie są wyniki, jakie są efekty. Ja zawsze mówię tak, nigdy nie zawdzięczamy jednemu czynnikowi sukcesu, bo na to się składa genetyka,
praca hodowlana, karmienie, które jest mega ważne, wsparcie suplementacyjne i inne dodatki, jak triki motywacyjne. A czy ty mógłbyś powiedzieć na przykład takim osobom jak ja na przykład, mhm, lub młodym hodowcom, bo teraz jest deficyt młodych, ale często zadają nam różne pytania, co zrobić, żeby było lepiej, jakieś takie wnioski bądź też wskazówki, które ty wyniosłeś przez lata, a na czym się można by było skupić? To znaczy się, ja mogę powiedzieć tak. Człowiek lotował już kilka sezonów, ładnych parę lat. Po prostu były to loty różne. Szukałem złotych środków. Myślałem, że tutaj po prostu problem tkwi w złotych środkach. Nie ma czegoś takiego. Ważna jest u gołębi suplementacja, ale bardzo ważnym czynnikiem są gołębie. Gołębie muszą materiał. Być materiał. Musi być materiał, zawodnik. Pochodzenie gołębi przede wszystkim i praca hodowcy, bo to się z niczego nie bierze. Tutaj jest cały rok pracy, od początku roku do końca, a w szczególności teraz, gdzie idzie pierzenie. Właśnie, idzie pierzenie, zakończył się tydzień temu okres lotowy gołębi dorosłych. O młodych przejdziemy do rozmowy później, natomiast krótkie, ścisłe wskazówki, jeśli chodzi o ten okres polotowy, bo wiele osób, które do nas też dzwoni, z którymi rozmawiamy, zapomina o tym okresie, który jest według mnie najważniejszy, bo teraz trzeba gołębie bardzo dobrze odbudować, żeby na przyszły rok mieć po prostu efekty. No dokładnie, tak jak Mariusz wspomniałeś. Tutaj właśnie dużo ludzi zapomina o tym, zamyka gołębniki, budzi się dopiero wiosną. Okres prześpi, później oczekuje cudów. Nie, tutaj trzeba bardzo dobrze przygotować gołębie do pierzenia, odpowiednie suplementacje, białko, dobra karma pierzeniowa, w szczególności aminokwasy, białka i co jest bardzo ważne, kąpiele, jak najczęściej gołębie kąpać, dobrą karmę suplementować, aminokwasy, żeby gołębie upierzenie, ten garnitur miały wyśmienity, bo jak zapracujemy w okresie pierzenia, taki będziemy mieli przyszły sezon lotowy. A takie moje pytanko, wiadomo, teraz mamy okres początku sierpnia, do grudnia daleko, jeśli chodzi o naświetlanie i temat przyciemniania. Czy ty jesteś zwolennikiem którejś z tych form, czy w ogóle nie stosujesz? Jak to u ciebie wygląda? Ale jeżeli chodzi o loty młode, czy stare? Loty młode. Jeżeli chodzi o loty młode, to próbowałem w tamtym roku tego nie robić, nie przyświetlać i po prostu nie zaciemniać gołębi. I jednak te wyniki się dużo odbijają, że nie są takie, jak były to w poprzednich latach, gdzie przyciemniałem gołębie. I też jest bardzo, jeżeli chodzi o zdrowie, gołąb jak jest wypierzony, ma zakryte uszy, nie ma kataru, nie ma problemu z drogami oddechowymi, tak, bo gołąb rozpierzony jest narażony na wiatry, na przeciągi i wtedy zaczyna się problem, ornitoza. U gołębi przyciemnianych tego nie zauważyłem, u mnie bynajmniej. A jeśli chodzi o nasłonecznianie, czyli naświetlanie w okresie na przykład grudnia? U mnie jest coś takiego, że są świetliki w dachach i jest bardzo dużo słońca w gołębniku, żeby ten gołąb miał jak najwięcej tego słońca, bo jest potrzebne też przede wszystkim u gołębi, nie? Czy jakieś triki motywacyjne oprócz standardowych stosujesz w pracy hodowlanej w tym samym okresie? Jeżeli chodzi o loty gołębi dorosłych, no to wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Jeżeli zapowiada się lot ciężki, to pokazuje gołębie przed lotem. Okay. A jeżeli jest to lot łatwy, z wiatrem, nic nie robię, bo już niekiedy to przerabiałem, pokazałem i wychodziło to w bardzo złym stopniu. Duża ilość zapytań, jeśli chodzi o studio, to jest w naszym kierunku, jeśli chodzi o drogi oddechowe i okres lotowy. Czy ty w ogóle praktykujesz cokolwiek, jeśli chodzi o środki i drogi oddechowe, czy w ogóle nie ruszasz tematu? To znaczy się zapobiegawczo podaję takie naturalne rzeczy, okay, jeżeli chodzi o drogi oddechowe. Naturalne rzeczy. Naturalne, mhm, wszystko natura, czyli to, co większość hodowców aktualnie się skupia. Słuchajcie, to teraz przejdziemy do tematu takiego związanego bardziej z gołębiami młodymi. Ale tu może jeszcze się pochwalę, jeżeli chodzi też o wyniki, to okay, też moje gołębie reprezentują okręg Opole na wystawie ogólnej Polski w kategorii standard. Też nie dość, że są gołąbki ładne i lecą, to jeszcze po prostu mogę się tym pochwalić, że okręg Opole reprezentują na wystawie. Thank you.
Thank you.